Dzień dobry, w nowym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Iznajar. Jest to w górach, jakieś 40-60 km na północny wschód od Malagi. Mieścina sama znajduje się nad pięknym jeziorem, z bardzo ładnym kolorem, a w samej mieścinie znajduje się jeszcze, że wam zejdę, żeby wam pokazać, zamek z VIII wieku. A sama Iznajar jest jednym z wielu andaluzyjskich Pueblos Blancos. Także co, zaczynamy nowy dzień i nowy spacer, tak? Tak. Także idziemy po widoczki. Jeszcze tak w ramach doinformowania, to miasteczko, wszystkie wzgórza otaczające miasteczko to gaje oliwne, także jesteśmy w raju oliwnym. Ja jeszcze pokażę, tam stoi nasz kamper. Jest to taki parking tuż przy wjeździe do miasteczka, a żeby się dostać tu na górę, są takie schodki, oczywiście białe, wymalowane na biało, i jest tych schodków 110, tyle naliczył Ksawery. Także idziemy pokręcić się po uliczkach, bo wyglądają zacnie. Weszliśmy na teren zamku, wejściówki. Życzyłbym sobie, żeby wszystkie tyle kosztowały, bo dorośli po dwójaku, dzieci po euraku, a na miejscu jeszcze do kolekcji piękny magnesik, nie za duży, bo lodówka duża, a miejsca nie ma, także idziemy, wchodzimy na zamek. Dzień dobry, w kolejnym dniu, w kolejnym pięknym miejscu znajdujemy się w miasteczku Guadix. Bardzo pięknie, malowniczo położone między górami. Opodal teraz nie widać, tam może trochę jeszcze jest widoczny śnieg, czyli jest Sierra Nevada. A miasteczko to charakteryzuje się tym, że cały czas tutaj mieszkają ludzie w domach wykutych w skałach. Za chwilę też udamy się do takiego jednego, żeby sobie go zwiedzić. A wy co? Popatrzcie, jak to wygląda. Co górka, to chałupa. Powiem szczerze, że po drodze mijaliśmy też takie przy autostradzie domy. Też była taka jakaś górka. To była po prostu hacienda taka, posiadłość, normalnie rezydencja. Tutaj już takie jest zagęszczenie maksymalne. Ale to po prostu świetnie wygląda. Tam jakieś Castillo. No super, także co? Idziemy zobaczyć do domku. Idziemy do tego domku, ale zobaczcie sobie w ogóle, że chodzimy po czyimś dachu, nie? Wszędzie tutaj, tu, tam, wszędzie są kominy, więc pod nami toczy się życie. Kurde, ale tu pięknie. I wchodzimy do domku Cueva de Jose. Właśnie pan mówi, że możemy nagrywać. Można kupić sobie parę rzeczy. Vino Rioja muy bueno, vino para probiar. I honey. Tak, pan reklamuje wino i miód. Wino para probar. Probija magnetyk, karty, Tati, możemy takie, tata. Będę mogła taki naszyjnik oka. Pomyślimy. Okej. To takie. Zobaczcie, to jest po prostu. Takie ptaszki są do. O, są korki. Może. Jezusek. Matki. Proszę bardzo. Kiece. Wow. Gitarra musi być. Szkoda, że takiego telewizor. Kształtu nie mamy na pewno to miękkie. Fajnie, ciekawe jest, że to facet w ogóle udostępnia swoją chatę, ale przy okazji też zarabia. Że idziemy do living roomu. Kuchnia tu. Proszę bardzo, Boże, jakie tu przestrzenie. Nie? Ładniejszy dom od naszego. To jakie zdjęcie ze ślubu? Ładniejszy dom od naszego. Tak właśnie usłyszałem od syna. Tak? Tak. Łóżeczko. I tam jeszcze. No i na pewno chłodniej. O, kolejna sypialnia. Taka fajna telewizja już tam była nasza. A to jest bardzo stary film, znaczy ten telewizor. I jeszcze jedna sypialnia. No ładnie tu. A tu zajrzyjmy. Pierdolnik. Także nie wiem, Ksawery. My nie mamy takich zakamarków w domu, żeby taki bałagan tam był. Mamy czy nie? Nie. No właśnie. To gdzie ładniej? U nas. No. Cieszę się, podzielam twoje zdanie. O, a żeby było jasne, gdzie my się znajdujemy. Granie udajemy się gdzieś tu, dzisiaj na noc, żeby mieć bazę wypadową do Kartageny i jazdę dalej. Mijaliśmy Hayen, z Granady jechaliśmy, czyli tak naprawdę jesteśmy gdzieś tu. Ale jakie fajne włączniki są. Została nam jeszcze kuchnia. Papryczka się suszy. Będą przetwory. I jak? Dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie. Aczkolwiek jeszcze bym chciał zobaczyć jedną rzecz. Chyba najważniejszą w domu. Łazienka. Domywala. Siemano. Tak wygląda. Kibelek troszeczkę obsrany. Ale cóż. Dobra, lecimy na zewnękę. Ja jeszcze kupię magnes, bo kiedyś miałem stąd magnes, ale się wziął i zbił. Także zapraszam jeszcze na parę widoczków z zewnątrz i widzimy się w kolejnym filmie. Ciao.